Pozwólcie Państwo, że zacznę od powitań. Bardzo serdecznie witam Panią Wojewodę Teresę Barańską. Witamy. Cieszymy się tym bardziej, że po raz pierwszy od objęcia tej funkcji Pani Wojewoda jest u nas w Kietrzu. Zaszczyciła nas swoją obecnością. Bardzo serdecznie witam Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu, Pana Mirosława Skoczylasa, Pana Zastępcę Burmistrza Marcelego Głogiewicza, Pana Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Stanisława Babińca, serdecznie witam, księdza wikarego, serdecznie witam panie dyrektorki zespołu szkół w Kietrzu, panią dyrektor Annę Ludwichowską-Wierzchowiec, panią zastępcę, panią Danutę Macewicz. Witam serdecznie panią skarbnik. Pani skarbnik poszła tak do tyłu i dlatego tak nie po kolei trochę wymieniłam, ale bardzo, bardzo gorąco witam. Witam pracowników Urzędu Miejskiego. Drodzy Państwo, przywitałam, a teraz chciałabym podziękować. Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że po tak wielu latach nie policzyłam sobie, ale pani kierownik, witam Panią bardzo gorąco. Chyba 1994 rok to był ostatni rok działania w Kietrzu żłobka, o którym można byłoby powiedzieć, że był to żłobek państwowy. Zgadza się? Czyli jesteśmy w roku 2020 i po tylu latach udało nam się wspólnym wysiłkiem, wspólnymi staraniami doprowadzić do tego, że możemy powiedzieć, że w Kietrzu znowu działa żłobek. Jest to żłobek samorządowy. Dlatego proszę mi wybaczyć, jeśli będą dłużyzny, ale muszę podziękować, bo staram się podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy się w takich okolicznościach spotkać. Dziękuję bardzo serdecznie Radzie Miejskiej za to, że uznała, że jest to ważne zadanie. Za to, że zadała trochę kłam swoim zasadom, które mówią, najpierw realizujemy zadania, które są w budżecie. Tego zadania nie było, ale ponieważ pojawiły się środki, Rada Miejska uznała, że tak będziemy to robić. Serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe. Tu kłaniam się Pani Wojewodzie w postaci 552 tysięcy z programu Maluch Plus. Gmina Kietrz dodała resztę, a efekt tego, co powstało, możemy zobaczyć. Dziękuję bardzo, bardzo gorąco wszystkim pracownikom urzędu, jakkolwiek zaangażowanym w powstanie tego żłobka. Dziękuję panu zastępcy. Dziękuję wszystkim referatom, bo właściwie wszystkie na miarę tego, co czynią na co dzień, miały udział w tym, aby takim szczęśliwym finałem to przedsięwzięcie się zakończyło. Dziękuję nieobecnemu, bardzo żałujemy, panu wykonawcy, no bo rzeczywiście kawał, powiem kolokwialnie, kawał dobrej roboty został tu wykonany. Witam serdecznie panie z obsługi, które również są obsługą naszego żłobka. Dzień dobry. Dziękuję państwu bardzo gorąco. I dwa zdania do tych, którzy będą wpływać na, tak górnolotnie trochę powiem, oblicze tego żłobka. Pani dyrektor, pani główna księgowa. Ja właściwie jestem w dobrej sytuacji, bo gdybyśmy żłobek otworzyli tak, jak planowaliśmy, a było to pani dyrektor, to był marzec, tydzień chyba przed, właśnie, pierwszy termin marzec, tydzień chyba przed zrealizowaniem się tego pierwszego terminu, okazało się, że zrobić tego nie możemy z powodu
epidemii. I to oczywiście okoliczność negatywna, ale ją można postrzegać też jako trochę pozytywną, bo ten żłobek już funkcjonuje od kilkunastu tygodni i ja już w tej chwili nie działam w ciemno, bo ja już wiem, jak on funkcjonuje. Wiem, jak jest postrzegany przez naszą społeczność i wiem, że jest postrzegany bardzo dobrze. Żłobek jest przeznaczony dla 30 i jednego dziecka. I taki skład mamy. I mamy już kolejkę, pani dyrektor. Było 11, może jest więcej. Dzieci, które oczekują na przyjęcie. Pani dyrektor, gdyby nie pani, gdyby nie ta kadra, mogłoby być różnie. Panie swoją pracą, swoim nowatorstwem, swoim zaangażowaniem stanowicie o randze tego żłobka, bo on już taką w środowisku lokalnym ma. Dlatego chciałabym życzyć pracownikom żłobka, panie wybrałyście sobie na taką patronkę duchową, ale także patronkę działań pedagogicznych Marii Montessori, więc ja skorzystam z jej wypowiedzi. Ona kiedyś powiedziała tak, najważniejszą oznaką sukcesu dla nauczyciela jest powiedzieć, te dzieci pracują tak, jak gdybym nie istniała. Tego serdecznie życzę całej kadrze żłobkowej. A dzieciom życzę tego, aby znalazły coś, o czym też Maria Montessori mówiła. Pomoc dawana dziecku powinna być czułym i uważnym wspieraniem jego rozwoju. Tej czułości i tej uwagi we wspieraniu rozwoju naszych dzieci, tymże właśnie dzieciom i ich rodzicom serdecznie życzę. Dziękuję i zapraszam panią wojewodę. Bardzo pięknie. Brawo. Szanowni Państwo, bardzo jest mi miło, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem uczestniczyć w takiej wspaniałej uroczystości, bo już się dowiedziałam i policzyłam szybciutko, 26 lat temu ostatnio funkcjonował żłobek w Kietrzu, a dzisiaj jesteśmy na otwarciu nowego żłobka, który powstał z adaptacji szkoły. Środki to 900 tysięcy przeszło, 60% dofinansowania, 550 z programu Maluch Plus, co mnie bardzo cieszy, pani burmistrz, że śmiało sięgacie po działania, po środki, realizujecie swoje potrzeby dla lokalnej społeczności. Bardzo ważna sprawa i rozwojowa, jaką jest żłobek, dla, z myślą o najmłodszych, dla rodzin, które tutaj bardzo chętnie podejmują pracę lub też na terenie Opolszczyzny, a bezpiecznie i świadomości, że pociechy będą zadbane, zostawiają mamy dzieciątka i realizują tym sposobem swoje zawodowe powołania. Bardzo ważna, istotna sprawa, 31 dzieci to nie mało, to dużo, 31, czyli była realna potrzeba, rozumiem, tutaj takiej instytucji, takiego żłobka. Jak widzimy, bardzo pięknie wykonane, robi na nas wszystkich ogromne wrażenie. Pani dyrektor, za te wszystkie wysiłki, które pani tutaj poniosła, żeby ten żłobek powstał, i dla państwa wszystkich radnych, którzyście zadecydowali o tej wspaniałej inwestycji, bardzo, bardzo gratuluję. Proszę przyjąć na moje ręce, pani burmistrz, list gratulacyjny. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj uczestniczyć z państwem w tej radości otwarcia tak wspaniałej inwestycji, jaką jest otwarcie tego żłobka. Życzę dalszych takich sukcesów, dalszych inwestycji i dalszego rozwoju tutaj gminy i całej okolicy. Wszystkiego najlepszego, pani burmistrz. Bardzo dziękuję, a cieszę się tym bardziej, że to właśnie taka żłobkowa okoliczność. Taka przyjemna, rodzinna, żłobkowa właśnie okoliczność, tak jak pani burmistrz podkreśla. Pani dyrektor, na pani ręce również pragnę złożyć list gratulacyjny i bardzo pani podziękować za wszystkie starania, wkład, który razem wszyscy włożyliście w to, żeby tak wspaniały żłobek tutaj dzisiaj powstał, co nie było łatwą inwestycją, wymagał przebudowy, adaptacji, więc wielu zabiegów.
Czasami remonty są gorsze niż by budować od podstaw, więc gratuluję podjęcia tak śmiałej inwestycji, wyzwania i życzę Pani, żeby tylko wszystko w tym żłobku odbywało się jak najlepiej, żeby zdrowe dzieci tutaj i wesoło przebywały swój czas, a mamy były jak najbardziej z tego wszystkiego zadowolone i rodziny się rozwijały w całej gminie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, gratuluję i dziękuję Państwu ślicznie za zaproszenie i cieszę się, że po raz pierwszy, ale już mówię, że na pewno nie ostatni będą następne inwestycje, które przypuszczalnie będziemy razem wspólnie otwierać. Wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Wojewodzie i trzymamy za słowo, że są to pierwsze, że jest to pierwsza wizyta w Kietrzu, ale zapewne nie ostatnia. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa zechciałby zabrać głos? Nikt? Jeśli nie, to zapraszam Panią Dyrektor. Witam raz jeszcze serdecznie wszystkich szanownych gości. Jest mi niezmiernie miło Państwa gościć. Szkoda, że tak późno, ale tak jak Pani Burmistrz powiedziała, to ma swoje plusy, bo my tutaj już działamy na pełnych obrotach, że tak powiem. Ja zacznę od rysu historycznego tego miejsca, tak jak tutaj już było zaznaczone. Coś Państwu pokażę. Na fotografii sprzed około 1967-68 rok mamy kadrę żłobka ówczesnego istniejącego przy fabryce pluszu i dywanów w Welur. Kadrę zgromadzoną wokół pani dyrektor Stefanii Mironów. Oczywiście kadra jak na tamte czasy była medyczna, pielęgniarki, pediatrzy. Na fotografii mamy jedną z opiekunek. Pani nazywała się Genovefa Geier i do żłobka przychodziła wraz ze swoją córeczką. Tutaj mamy opiekunkę, panią Genovefę Geier. Przychodziła do żłobka z córką, małą Renatką. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że pani Renatka dziś jest jedną z naszych opiekunek w sali rybek. Jest przewspaniałą osobą, pełną serca dla dzieci. Dzieci ją kochają. Powróciła do żłobka w innej roli i świetnie sobie w tej roli radzi, tak samo jak inne opiekunki. Cały personel, który jest tutaj zgromadzony, pani Agnieszka jako przedstawiciel rodziców może potwierdzić, bo córeczka tutaj uczęszcza właśnie do tej grupy. Po ponad 20 latach w Kietrzu utworzono z dniem 1 stycznia samorządowy żłobek w Kietrzu. Co prawda data ta nie pokryła się z przyjęciem dzieci, bo wiadomo, trzeba było wszystko wyposażyć, ale kiedy już się to udało, pierwsze dni marca przeprowadziliśmy tutaj adaptację, przyjęliśmy dzieciaczki, razem ze swoimi rodzicami przychodziły dzieci i starały się przyzwyczaić. Przyzwyczajali się również rodzice do myśli, że jest żłobek, że można oddać dziecko nie babci, nie cioci, nie niani, a pod taką zinstytucjonalizowaną opiekę, która ma swoje walory. Mamy 31 miejsc, przyjmujemy dzieci od 20 tygodnia, czyli 5 miesiąc, do 3 roku życia. Dzieciaczki radzą sobie znakomicie. Opiekunki bazują na dwóch naczelnych takich zasadach. To jest nasza misja. Czerpiemy dla nas takie najważniejsze elementy z metody Montessori, bo nie jesteśmy placówką, która ściśle, tak stricte pracuje na pedagogice Montessori, ale czerpiemy z tej metody co najważniejsze, czyli podążamy za dzieckiem, kładziemy ogólnie nacisk na swobodny rozwój dziecka. Nie podążamy za żadnym programem nauczania, a podążamy za dzieckiem. Skupiamy się na polaryzacji uwagi, czyli kiedy dziecko się na czymś skupi, obserwujemy je i stwarzamy ku temu warunki. To są dzieci żłobkowe, maluszki, mają zorganizowaną przestrzeń tak, żeby mogły rozwijać wspinaczkę, wkładanie, zakręcanie, rozpinanie, samodzielne jedzenie, toaletę i wszelkie sprawy, które są im potrzebne do tego, żeby stać się samodzielnymi ludźmi. Dwa warunki, które spełniamy,
które spełnić tutaj u nas muszą dzieci, chociaż muszą to ogromne słowo. Niczego nie niszczymy i nikogo nie krzywdzimy. Tego pilnują opiekunki. Druga zasada to udział w projekcie Bilingual Future, czyli dwujęzyczne dzieci. Realizujemy program skonstruowany przez Clarice Selby i wprowadzamy dzieciom język angielski, ale na zasadzie takiej imersji językowej, czyli codzienny kontakt. Opiekunki zwane u nas ciociami, bo to trzeba zaznaczyć, że nikt tutaj o opiekunkach nie wyraża się panie. Ja zawsze żartobliwie mówię do rodziców, że nie mówimy panie, bo pani to na ulicy, prawda? Mijamy panią, ale to są ciocie, bo ciocie spędzają z tymi dziećmi 8 godzin dziennie, nieraz więcej. Nie mogą być 10, ale niektóre dzieci już nie chcą od nas nawet wychodzić. Proszę sobie wyobrazić. Tak dobrze jest im z ciociami. Czyli ciocie codziennie... Dzień dobry. Ciocie codziennie starają się wprowadzać dzieciom język obcy. Chciałabym z tego miejsca serdecznie również podziękować przede wszystkim władzom za utworzenie tego miejsca, bo ja sama jako mama również korzystam z tej opieki w grupie Rybek. Mam takiego malucha. Dzięki temu mogłam podjąć pracę. Serdecznie dziękuję całej kadrze, która przewspaniale opiekuje się tymi dziećmi. Ja jestem momentami pod wrażeniem, co opiekunki potrafią z takimi maluszkami zrobić i jak bardzo je angażują. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom. Niestety dziś tylko jeden rodzic, pani Agnieszka, mogła nas, bo po prostu mamy pracują i one mogą pracować. Dlatego też ciężko było którejkolwiek, że tak powiem, wręczyć to zaproszenie, bo każda pędzi do pracy. Serdecznie dziękuję rodzicom za zaufanie, za to, że obdarzyli nas zaufaniem i w tej chwili mamy obsadzone wszystkie miejsca, a dodatkowo mamy listę oczekujących. I dziękuję dzieciom za to, że są, za to, że tworzą to miejsce, za ich uśmiechy, za to, że krótko płaczą, jak się do nas przyzwyczajają, bo płaczą, to jest naturalne i my im na to pozwalamy. I dziękuję Państwu jeszcze raz za obecność. W tej chwili rozdamy nożyczki z panią Karoliną i przetniemy wstęgę. Zrobimy to grupowo. Nożyczek mamy chyba 4 bądź 5 par. Można panią Agnieszkę poprosić, bo nie wyobrażam sobie, żeby dziecko nie dostało u nas nożyczek i nie przecinało wstęgi. Także przyjdzie ciocia Agnieszka z Lilianką. Następnie, kiedy przetniemy wstęgę, poproszę o uroczyste poświęcenie i będziemy mogli przejść korytarzem przez szyby, zobaczyć, cóż się dzieje wewnątrz. A następnie zaproszę państwa serdecznie na kawę i ciasto, ale nie u nas w żłobku, bo jak państwo widzicie, nie mamy... Tak? Dobrze? Pani kierownik zdecydowała się zabrać głos, także jeszcze poczekamy chwileczkę. Pani kierownik ma nam coś do powiedzenia. I udamy się do restauracji Arkady. Tam zapraszam serdecznie na poczęstunek. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią kierownik. Chciałam państwa wprowadzić troszkę w stary żłobek. Jak to on funkcjonował. A więc do roku 1952 zakłady pluszu w Pieczu nie produkowały tkanin dekoracyjnych takich jak dywany, chodniki, zasłony na okna i małe dywaniki itd. W miarę postępowania rozbudowy zakładu następował wzrost zatrudnienia. W zakładach pracowało się na 3 zmiany. Zatrudnionych było bardzo dużo kobiet, które posiadały małe dzieci, w związku z czym podjęto decyzję o utworzeniu żłobka zakładowego. Może tak. Dla nich w późniejszych latach korzystały ze żłobka dzieci z całej gminy. Miejsce w żłobku było do 90 dzieci. Tak dużo można było u nas przyjąć dzieci i się przyjmowało, nawet do setki. W pierwszym roku po otwarciu żłobków kierownikiem była pielęgniarka. Nazwisko nieznane, opiekunka był
opiekunki były też bardzo parę często, czasem wyjeżdżały do Niemiec, reszta już poumierała. Także tych nazwisk żeśmy już nie otrzymali. Z czasem wyjechało do tego. W żłobku sporządzało się preliminarz, czyli pismo z informacją, ile pieniędzy będzie wydanych w przyszłym roku na płace, wyżywienie dzieci, media, zakup zabawek, po które trzeba było jechać do Opola, Gliwic, Katowic, ponieważ było bardzo trudno kupić zabawki dydaktyczne. Poszwy i pieluchy szyto na miejscu, czyli w żłobku. Łóżeczka, kocyki, materace kupowano. Personel miał fartuchy ochronne, które też szyto na miejscu. Szyto stroje karnawałowe dla dzieci. Organizowaliśmy okoliczne zabawy z okazji świąt. W piwnicy były zamontowane pralnice, czyli ogromne pralki, w których prano pieluchy, śpioszki, rajtuszki, rajstopki, kaftaniki, które były na wyposażeniu żłobka, bo rodzice też bardzo mieli tych rzeczy mało, także czasem ginęły, ale zamykałyśmy na to oko, bo myśmy bardziej szybciej mogli dostać niż ci ludzie. Żłobiek miał swój magiel, w którym maglowano pranie. Przy żłobku był duży ogród z drzewami owocowymi, własnej hodowli warzywa, i z którymi to robiono przetwory na potrzeby żłobka. Za co mogliśmy co innego kupić, prawda, z tych pieniędzy, bo sam personel wyrabiał te wszystkie owoce, kompoty, kapustę kiszczyliśmy i tak dalej. Była także wózkarnia i plac zabaw. Sanepid, Instytut Matki Dziecka w Opolu i Służba Zdrowia w Zgubczycach przeprowadzały kontrolę raz w miesiącu. Mieliśmy ich masę, tych kontroli, więc przyzwyczailiśmy się z czasem. Mam personel żłobka jeszcze taki w składzie, pani kierownik, jeszcze pani Mironow Stefani. Jeżeli panie chcą, to możemy to przeczytać, a jak nie, to może nie potrzeba, co? Proszę, no, ale można powiesić gdzieś. A więc tak, opiekunki grupy pierwszej dzieci w wieku od 4 miesięcy, proszę Państwa, od 4 miesięcy, więc to były maluteńkie dzieci do 1 roku. To była taka najbardziej pracowita grupa, przy których było bardzo dużo pracy. Trzeba było to przywinąć, trzeba było dbać o jedzenie, karmić buteleczkami, uczyć łyżeczką jeść. Także to była taka ciężka grupa i tam tam były tak, pani Śliwicka Izabela, Wanicka Wanda, Powucha Danuta, Szydło Urszula, opiekunki grupy drugiej od 1 roku życia do 2 lat, Szczuka Zofia, Stężowska Zofia, Polak Elżbieta, Rogowska Irena, Ramowska Ala, opiekunki grupy trzeciej od 2 do 4 lat. Karosek Urszula, Stukator Urszula, Strycharz Helena, Powucha Urszula i Iwanicka Anna. Personel gospodarczy, intendentka pani Pyrek Zofia, gospodarz Gawlikowski Józef, praczka Kaspar Anna, kucharka Gajer Genowefa, Krawcowa Kubanek Maria. Mieliśmy swoją krawcową, bo trzeba było wszystko szyć. Nic nie było, a trzeba było mieć. Więc też tak swoimi siłami. I pomoc kuchenna, Ciemięga Elżbieta i Ludwik Teresa. Teraz w kierownik w latach 1980 do 1995 Dados Maria Teresa. Miałam tak, lekarz pediatra Podoba Irena, pielęgniarka Zubrzecka Anna, olejnik Teresa, intendentka Kowalska Genowefa, gospodarz pan Romaniuk, opiekunki pierwszej grupy, Wanicka Wanda, Śliwicka Izabela, Polak Elżbieta, Czekajło Teresa, Podkalica Kat Krystyna,
Winnicka Wanda, opiekunki grupy i drugiej grupy. Polańska Wiesława, Heba Danuta. Zdaje się, że u was pracuje tu gdzieś. Kowalska Bożena, Kowalska Wanda, opiekunki grupy trzeciej. Szota Bożena, Urbańska Anna, Iwanicka Maria, Chyra Jolanta, Huczek Urszula, personel gospodarczy. Kucharką była Chojka Czesława, Wieniec Wanda, pomoc kuchenna Krzanicka Mirosława. Żłobek zakończył swoją działalność w 1997 roku. Nie wiem, czy się mylimy, czy to się zgadza. To by było tyle. Tak, dziękuję bardzo. Tak wygląda nasza praca. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, proszę bardzo, w miarę możliwości odpowiem. A bardzo proszę, bardzo proszę. No kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. O, dzięki. I całe szczęście, że tak jest, że jest lepiej, że te kobiety nie muszą pracować aż tyle i te dzieciątka małe oddawać. To było naprawdę nas bolało serce nieraz. Bo przyszło, płakało, biedne, nie wie co się stało, dziecko. Nie ma mamy, nie ma taty, nagle obcy jakieś kobiety chodzą koło niego. Dzieci były wystraszone. Te pierwsze dni to były tak trudne, żeby przyjąć i to, ale ja mówiłam, dziewczęta, uśmiech na twarzy do każdego dziecka. I proszę mi wierzyć, że to pomaga. Uśmiech na twarzy. To leczy wszystko. I nie bójcie się, że ktoś będzie was się śmiał, czy nie, ty się uśmiechaj. Ty bądź człowiekiem, bo ty masz teraz do opieki matka, która powierzyła ci dziecko, to ty teraz za niego odpowiadasz. A głowa, proszę was, to trzeba chodzić tak, ma oczy dookoła głowy. Maleństwa większe, te małe wszystkie oczy dookoła głowy. Życzę wam wszystkiego dobrego. Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty cieszyłeś się, gdy przynoszono Ci dzieci, które tuliłeś do siebie i błogosławiłeś. Prosimy Cię, przyjmij i nasze modlitwy. Oświecaj umysły tych dzieci, które w tym żłobku będą dorastały i udziel im obfitego błogosławieństwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przynosili mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, pobłogosław wszystkie dzieci i ten żłobek, w którym będą one wzrastały. Niech wszystkie przybory, zabawki pomogą lepiej się uczyć i poznawać prawdę, dobro i piękno w stworzonym przez Ciebie świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Poproszę właśnie aktywność. Tak, wszystkie pomocy, takie do wizualizowania. Nie, u nas są teraz polaryzowane.